Bocian Biały to ptak, którego zna każdy. Jego przybycie do Polski zwiastuje wiosnę, zajęcie gniazda na dachu domu ma zwiastować szczęście dla domowników, a sam bocian, zgodnie z ludowymi wierzeniami, przynosi dzieci. Ile w tym prawdy, pani Tomaro. No oczywiście, że to rzeczywiście oznaka wiosny. Co prawda już z tymi dziećmi to tak różnie bywa. No ja już słyszałam, że to niby w kapuście są znajdowane, ale no... Wierzę w to, że rzeczywiście jest to jakiś tam zwiastun do, dobrego i po prostu szczęścia. Ale to znaczy, że co? Bocian zna się na kalendarzu? Bocian się doskonale zna na kalendarzu. Przyznam się, że no. Nawigacje i to, kiedy mają wracać i kiedy mają odlatywać z naszego kraju, mają opanowane do perfekcji i przekazują, że się tak wyrażę, w genach swoim, swojemu potomstwu. Te maluchy, które lecą, już te młode bociany, które lecą już razem z, z rodziną no, na, na, na migrację, że się tak wyrażę, zimową, no to one też uczą się razem z rodzicami latać właśnie w to określone miejsce. Ale te. Zimują w zoo. Bociany oczywiście są w stanie przezimować w Polsce, Zwłaszcza teraz, kiedy mamy takie zimy nie bardzo, nie bardzo mroźne, kiedy zbiorniki wodne nie zamarzają, wtedy rzeczywiście one są w stanie znaleźć jedzenie. Ale to nie ten mróz, że się tak wyrażę, przeszkadza bocianom pozostać tu u nas, choć część, choć część naszych bocianów oczywiście zostaje u nas i no, spędza tę zimę w zamknięte w pomieszczeniach, w pomieszczeniach ogrzewanych. Natomiast część po prostu pozostaje na zewnątrz. To kuzyn Białego, tak, Bocian? Tak, to bardzo, bliski, bardzo bliski krewniak Ony bociana białego. On nie przeleciał nad kominem? <laughs> nie, nie, oczywiście. To jest bardzo bliski krewniak bociana białego, bocian czarny. Jeszcze do niedawna traktowano go jako bardzo rzadki gatunek występujący w naszym kraju, ale tak prawdę powiedziawszy wynikało to bardziej z tego, że on no, po prostu unikał kontaktów z człowiekiem, zakłada swoje gniazda gdzieś w odludnych miejscach, w jakichś starodrzewiach. W związku z tym niechętnie się z ludźmi... Z ludźmi kontaktuje. A wielka różna, różnica między nimi nie jest, jest może nieco mniejsza niż biały bocian, ale tak jak widać jest w upierzeniu ciemnym, wręcz czarnym, a to czarne jest, jak tu właśnie widzimy na zdjęciach, są to po prostu pióra o kolorze zmieniające się pod wpływem światła, w związku z tym mieniące się od czerwonego, zielonego, jak najprawdziwsza tęcza.